Cześć wszystkim, tu Marta Skorello, witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś przychodzę do Was z projektem wykonania tych oto kolczyków na druciku w kształcie spirali z wykorzystaniem najnowszych kształtów kamieni oraz najnowszych zawieszek z naszej kolekcji ze stali chirurgicznej. Zapraszam! Dokładny spis produktów i kody znajdziecie jak zawsze w opisie filmu. Będą one podlinkowane bezpośrednio do naszego sklepu. A ja chciałam Wam powiedzieć, tak jak wspomniałam na początku, kilka słów o tych produktach, które tu się znajdują, bo są bardzo one ciekawe. W pierwszej kolejności chciałam zaprezentować Wam parę tutaj kształtów kamieni z nowości. Jak obserwujecie naszą stronę i zakładkę nowości, to pewnie już Wam mignęły te kształty, bo już są od jakiegoś czasu. A tutaj chciałam Wam pokazać kilka z nich, mianowicie poduszki facetowane. Są to takie lekko spłaszczone bryłki, właśnie facetowane. Bardzo ciekawy kształt, takiego, nie wiem, a la dysku. I sprawdzimy, jak się będzie prezentował w kolczykach, które za chwilę zrobimy. Tutaj mamy kształt walca. Podobny trochę do tiktaków, bardzo fajny, będzie się świetnie prezentował jako dodatek do naszych projektów. I tutaj jeszcze jeden z nowych kształtów. Kształt facetowanego kwadratu, który jest tutaj wzdłuż właśnie dziurka. On jest też taki płaski, więc też fajnie się sprawdzi w projektach z kolczykami, ale również i w naszyjnikach. A dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać, jak one się będą prezentować w kolczykach, które wykonamy na rewelacyjnym drucie. On jest tak plastyczny, że stworzycie praktycznie każdy kształt. Ja tutaj akurat taką spiralę zrobiłam. Trzyma swój kształt bardzo dobrze, ale jest tak plastyczny, że bez problemu ją wykonacie bez dodatkowych jakichś narzędzi. Jest to miedź dodatkowo platerowana właśnie na kolor złoty. I ja tutaj wykorzystałam też jedne z naszych nowości, a mianowicie zawieszki. Tutaj akurat zawieszki emaliowane w kształcie księżyca, ale znajdziecie tam mnóstwo innych wzorów. Jest ona tak bogata w różnorodność i tak jak mówiłam, emaliowane różne wzory i macie też takie klasyczne, jednokolorowe zawieszki, które są wycinane. Mamy też zawieszki, które są grawerowane wzory, tak jak na przykład tutaj wzór dmuchawca. I na przykład klasyczny kształt kółeczka, albo tutaj takie wachlarze, które są zawieszkami tłoczonymi, wzór jest tłoczony na nich i one tutaj, jak widzicie, są matowe i sam wzór jest tutaj świecący, połyskujący. Mamy też mnóstwo zawieszek, które mają wycinane kształty, na przykład takie urocze kwiatki. Także co, zabieramy się do pracy. Będziemy potrzebować tak naprawdę niewiele narzędzi, bo potrzebujemy czegoś podłużnego, okrągłego, na przykład długopisu albo kawałek drewienka, ale właśnie, żeby on był mniej więcej średnicy klasycznego długopisa. Będziemy potrzebować szczypców płaskich i okrągłych. Zabieramy się do pracy. Odcinamy sobie najpierw ...10 cm naszego drucika, około, wiadomo, jak będzie ciut więcej, nic się nie stanie. I przechodzimy do zawijania naszej sprężynki. I ja robiłam mniej więcej 2,5 do prawie 3 skręty. Robimy je nieco pod skosem. Później możemy jeszcze tam kształt poprawić. Na tym etapie jeszcze nie wyginam w żaden sposób drucika ani nic. Zakręcam tutaj tam, gdzie mam krótszą część, krótszy odcinek prostego drutu. Zakręcam pierwszy lupik, który będzie u góry zaczepiany o nasze wikle. Ja wybrałam tutaj wigle klasyczne, żeby nie odwracały wzroku od kamienia i od zawieszki.
Dopiero jak już mam zagięty tutaj kółeczko, będę nakierowywać tutaj drucik. Czyli łapię sobie za kółko. Może ja złapię tutaj od spodu na nasze kółeczko i odhaczam tak, żeby było w pionie do naszej sprężyny. Docisnę jeszcze kółeczko, żeby nie było żadnej tutaj przerwy. I przechodzę do nawleczenia naszego tutaj kamyczka. I myślę, że tutaj wykonamy sobie wzór z poduszką, żebyście mogli zobaczyć, jak się to będzie prezentować jako efekt finalny. Nakładamy na drugą część naszej sprężynki i najpierw zakręcamy lupik, czyli inaczej niż zawsze, bo zawsze odginamy na 90 stopni, a tutaj najpierw zakręcimy sobie lupik. Robimy to w ten sposób, gdyż później, jeżeli byśmy mieli tą część za długą, odstającą, to zawsze możemy ją sobie dokręcić tutaj ten nasz skręt. A jakbyśmy mieli już odgięte, no to nie mamy takiej możliwości. I teraz tak samo odginamy tutaj na 90 stopni, prostujemy tutaj na dole. I mamy pierwszą część już tutaj gotową. Robimy tak samo, taki sam element szykujemy na drugi kolczyk. A few moments later. I już przejdziemy do złożenia naszego kolczyka. Ja sobie jeszcze przymierzę, żeby zobaczyć, którą zawieszkę wybrać. Jakoś ten wachlarz mi się podoba. Większym kółeczkiem zaciskowym będziemy montować naszą sprężynkę do widla, którego mam tutaj. Zakładamy sprężynkę. Drucik różni się trochę odcieniem od koloru naszej stali, ale myślę, że przy całościowym projekcie nie ma to dużego znaczenia, nie odznacza się to tak mocno. Tak prezentują się kolczyki z poduszkami. A tutaj, tak jak ja je lubię nazywać, z tiktakami. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Dajcie znać w komentarzach, który projekt najbardziej przypadł Wam do gustu, który najbardziej Wam się podobał. I zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia!